Otwórzmy Ewangelię Łukasza na 5 rozdziale. I to będą pierwsze, to będzie pierwszych 10 wersetów. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy, nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębie i zarzuć wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieci. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego bowiem i wszystkich ludzi, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Wiecie, to jest taki fragment, który do mnie wraca od czasu do czasu i myślę, że będzie wracał. Bo on chyba powinien wracać. Jezus skończył nauczać, przestał mówić, Słowo Boże przestał mówić, i wtedy zwrócił się do Szymona i powiedział: wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci. Ile razy tak jest, że Pan Jezus do nas mówi, żebyśmy wypłynęli na głębie i żebyśmy zarzucili, żebyśmy coś zrobili. Ale istotną sprawą w tym wszystkim tutaj jest to, żeby na tą głębię wreszcie wypłynąć. I człowiek wtedy odruchowo mówi: Boże, ale popatrz, nie wychodzi mi. Tyle rzeczy mi nie wychodzi. Pracowaliśmy przez całą noc i nic. Robię to, robię tamto i nic. No to jak mam wypłynąć na tę głębię? To będzie strata czasu. Ale jeżeli się zdecydujemy na słowo Pańskie wypłynąć, to jest kwestia naszej decyzji, to wtedy zobaczymy rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Oni zobaczyli wtedy wielkie mnóstwo ryb. I reakcja Szymona tu jest taka charakterystyczna bardzo i ona jest bardzo poruszająca. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Naprawdę, nie wiem jak wy, ale ja miewam takie sytuacje w życiu i wtedy to jest takie sprzeczne uczucie, bo z jednej strony przypadam do Jego kolan i mówię: Boże, popatrz, jaki ja jestem marny, jaki jestem słaby. A z drugiej strony tak dobrze jest wiedzieć, że On nie odejdzie. Mówimy, nie wiem, odejdź ode mnie, Panie, popatrz, jestem taki strasznie słaby, jest mi tak strasznie wstyd. Ty mi dajesz takie dowody miłości. Ty mi mówisz do mnie cały czas. Pokazałeś mi już, nie wiem ile razy mógłbym napisać książkę.
a znowu Ci nie zaufałem. Panie, jestem grzesznym człowiekiem. I teraz, Panie, wstyd mi tak bardzo, że powinieneś ode mnie odejść. Ale wiem, że nie odejdziesz. Nie odchodź. To jest z jednej strony uczucie takiego wstydu, ale z drugiej strony to jest uczucie poruszające, bardzo piękne. Kiedy my wiemy, że On nie odejdzie. I wiemy, że z Nim przejdziemy wszystko. I pierwszym słowem, które Jezus mu odpowiedział, to jest słowo nie bój się. Po prostu nie bój się, będziesz jeszcze łowił ludzi. Człowiek jest ogarnięty, jeśli rzeczywiście zobaczymy tą własną słabość, tą własną niemoc, ten kolejny raz, bo to jest tak, że my jesteśmy ludźmi, my niestety doświadczamy tego, kolejny raz okazuje się ta nasza słabość. I ważne jest to, jaka jest reakcja. Czy my się załamiemy, czy my, nie wiem, co zrobimy, odwrócimy się, czy my się zwrócimy w zupełnie innym kierunku, czy przypadniemy do Jego kolan. Dlatego, że reakcja na naszą słabość może być bardzo różna. My możemy zwalić winy na innych. My możemy wyjść z nas może te stary człowiek tak zwany i możemy się zacząć, nie wiem, denerwować. Możemy ten nasz upadek zupełnie przeżywać na różne sposoby, ale jeżeli przyjdziemy i zrozumiemy, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to nie jest z nas, że to tak naprawdę, jeżeli cokolwiek mam, to ja mam od Niego. I tak bardzo Go kocham, a z drugiej strony jestem tak bardzo zawstydzony, że znowu upadłem, ale jedynym kierunkiem w tym momencie działania, który ja powinienem podjąć zawsze, to jest odruch, przypaść do Jego kolan i powiedzieć: Boże, popatrz, jaki jestem. Właściwie powinieneś ode mnie odejść. I jak wielką łaską jest to, że Ty nie odejdziesz. Bo to jest łaska, że powinien to zrobić tysiące razy już, ale tego nie zrobił. I jeszcze w dodatku mówi: nigdy Cię nie porzucę, nigdy Cię nie opuszczę. Jeżeli będziesz przypadał dalej do moich kolan, to nie musisz się bać. Jeżeli tylko będziesz zawsze obierał ten kierunek, nie odwracał się do mnie tyłem, tylko przypadał do moich kolan. I jeżeli będziesz zawsze szukał tego, co jest w twoim sercu prawdziwe i będziesz mówił o sobie prawdę przede mną, to wtedy się nie bój, bo jeszcze większe rzeczy zobaczysz. Tylko pytanie jest wtedy: czy my rzeczywiście przypadniemy do tych kolan? Co my wtedy będziemy mówić i co my będziemy wtedy robić? Bo jest taka możliwość, że my się będziemy bronić przed tym wstydem, że my nie będziemy chcieli tego zrobić, ponieważ nasze ja jeszcze nie umarło na tyle, żeby się no po prostu upaść na te kolana i przypaść do kolan Pana. Może tak być. Przeczytajmy teraz fragment Ewangelii, nie Ewangelii, tylko fragment listu Jakuba. Dlatego, że to, czy my przypadamy do kolan Pana i po co my to robimy, wynika z tego, że my zobaczyliśmy kolejny raz o sobie jakąś prawdę. I to jest reakcja na zobaczenie tej prawdy. List Jakuba to będzie pierwszy rozdział. Od wersetu 17. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany
ani cienia zmienności. Dlatego właśnie mogę przypaść do tych kolan zawsze. One tam są. On nie poszedł. U niego nie ma zmiany. Ani cienia zmienności. Bo jego obietnice są zawsze tak i amen. Więc Pan Jezus mówi, ja tu zawsze będę. Ja tu zawsze będę. Pytanie, czy Ty będziesz przy mnie? Czy Ty do tych kolan będziesz przypadał? Czy Tobie będzie realnie wstyd? I czy Ty będziesz gotów ten wstyd ujawnić przede mną? Czy będziesz ze mną szczery? Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Dlatego Paweł pisze, gniewajcie się, ale nie grzeszcie i niech to trwa krótko. Bo jak będzie trwało dłużej, nie jesteś sprawiedliwym, nie jesteś Bogiem i twój gniew nigdy nie będzie gniewem takim, jaki jest Bóg, jaki jest gniew Boży. Ponieważ tylko gniew Boży jest gniewem absolutnie sprawiedliwym. My nie potrafimy od naszego gniewu oddzielić naszych emocji, naszych reakcji, które już zaczynają przechodzić to, co się nazywa taką granicą, poza którą już jest grzech. Poza którą zaczynamy ludzi ranić, zaczynamy ich traktować niesprawiedliwie i jeszcze uważamy, że robimy to, dlatego że to jest sprawiedliwy gniew. Już nie myślimy tak, jak powinniśmy, bo jesteśmy wtedy zagniewani właśnie. To jest trzeźwe myślenie się gdzieś w którymś momencie wyłącza i człowiek zaczyna wywierać ten gniew. On przestaje mieć coś wspólnego z Bożą sprawiedliwością. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Z łagodnością. Nie można przyjmować zaszczepionego w nas słowa, kiedy człowiek jest gwałtownikiem. To mu przeszkadza. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu odbiciu czy obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Ostatnio było tak, że Pan Bóg pokazał mi taką rzecz. Mówi, poczytaj o lustrach. I zacząłem czytać o lustrach zupełnie z innego... Ja tak pomyślałem sobie, no dobrze, no to konstrukcja lustra, dobrze, zaczynam czytać. A potem się okazało, że poprowadziło mnie to zupełnie gdzieś indziej. I przeczytałem artykuł pewnego matematyka, który mówił o człowieku, który był matematykiem w Oxfordzie. Nazywał się Dodgson. Ale nie jest znany pod tym nazwiskiem. Jest znany pod innym nazwiskiem. Pod nazwiskiem Lewis Carroll. I napisał między innymi taką książkę pod tytułem Co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lustra. I wiecie co? To, co my widzimy po drugiej stronie lustra, to zależy od tego, jak my patrzymy w to lustro. Czy my w tym lustrze szukamy o sobie prawdy? Czy my zaczynamy, patrząc w to lustro, myśleć inaczej? Bo my, patrząc w lustro Słowa Bożego, możemy mieć zupełnie inne intencje i jeżeli takie mamy, to nie możemy liczyć na to, że zostaniemy przemienieni na podobieństwo Boże. Nie ma takiej opcji. Bo można patrzeć w lustro, chcąc siebie podziwiać.
Tak? Lustereczko, powiedz przeczy. Nie ma sprawy. Można. Wtedy zobaczymy obraz, jaki chcemy zobaczyć. Lepszy. Zobaczymy lepszego, lepszą wersję siebie. Na nasze własne życzenie. Ponieważ my przystąpiliśmy, my nie przypadliśmy do kolan. Myśmy przystąpili do tego oglądania już ze złą motywacją. My nie zapragnęliśmy, Panie, pokaż mi prawdę w tym lustrze. Jaki ja jestem? Bez żadnych dodatków. Jeżeli przystępujemy z takim pragnieniem, żeby zobaczyć lepszego siebie, proszę bardzo, zobaczę. My możemy jeszcze coś innego zobaczyć, bo to wszystko zależy od tego, z jakim nastawieniem patrzymy. My możemy zacząć się zastanawiać właściwie, kto to jest po tej drugiej stronie i dlaczego ma wszystko na odwrót. Szczoteczkę do zębów masz w prawej ręce, a on ma w lewej. Tak? Więc ja zaczynam myśleć inaczej niż powinienem. Ja zaczynam się zastanawiać nad tym swoim odbiciem, ale tak naprawdę nie widzę siebie, nie widzę tego, co ja powinienem. Bo ja myślę zupełnie na inny temat. Panie, pokaż mi. Nie po to, żebym ja sobie zrobił makijaż, tylko po to, żebyś ty to zmienił. Ale pokaż mi w powiększeniu, jaki ja jestem. Oczywiście, zawsze zostaje, bo to w Słowie Bożym jest. Pytanie, a po co ja ci to mam pokazać? Żebyś ty zrobił makijaż swojego starego człowieka? Czy żebyśmy zrobili to, żebyś pozwolił mi zrobić to, o co chodzi? Mi, czyli Panu Bogu. Ale liczy się to, czy rzeczywiście my staniemy przed tym lustrem i będziemy gotowi na to, żeby zobaczyć prawdę w powiększeniu. I co z tą prawdą później zrobimy? Przypadniemy do jego kolan? Powiemy, Panie, jesteś strasznie wstyd i tak naprawdę powinieneś ode mnie odejść, ale jest łaska i ja się dziękuję Ci, że nie chcę odejść. I że zawsze tu będziesz stał, tylko ja nie chcę odejść. Krótko mówiąc, jeżeli przychodzimy do Słowa Bożego, Pan Jezus jest wcielonym Słowem. Słowo jest spisane. Jak przychodzimy do Niego w modlitwie, do Niego, który jest Słowem, to też właściwie nie wolno nam mówić, Panie, ja chcę zobaczyć lepszą, albo myśleć w ogóle, bo mówić to wiemy, że nie powinniśmy. To jest właśnie to, że chrześcijanin wie, czego nie powinien powiedzieć, bo to jest niepoprawne. Więc my nie powiemy, Panie, pokaż mi lepszą wersję mojego siebie, nigdy w życiu. Ale tu jest napisane, że on oszukuje siebie samego, taki człowiek. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, to podobny jest do tego, kto się przegląda w lustrze. I nie dość, że nie chce zobaczyć tego, co powinien, to jeszcze szybko odchodzi. Zapomina, jakim był, nawet jeżeli zobaczy. Bo przyjrzał się sobie, odszedł, zaraz zapomniał, jaki był, nawet jeżeli zobaczył to, co powinien. Popatrzcie, jakie przewrotne potrafi być serce człowieka. Jakie przewrotne nasze serce potrafi być. I Pan Bóg do nas wielokrotnie mówi, popatrz, to. Pytanie, czy my się tym przejmujemy, czy nie. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. To jest doskonałe prawo wolności. Ono się tym różni od tego, co było jarzmem, że my kochamy i dlatego chcemy. My nie robimy dlatego, żeby kochać, bo jeżeli my robimy po to, żeby kochać, to wtedy w ogóle nigdy nie będziemy kochać.
To nie jest tak, że ja wypracuję w sobie miłość poprzez przestrzeganie przykazań. Jeżeli ja się nie zakocham w Panu Bogu, to jest dowód miłości do Niego przecież, że przestrzegamy tych przykazań. I teraz to przestaje być dla nas jarzmem. Pierwszy list Jana, werset, rozdział 5. Pierwszy list Jana, rozdział 5, i to był werset 3. Na tym polega bowiem miłość do Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Popatrzcie, ciężkie przykazania są dla tych, dla których one są jarzmem. Natomiast człowiek, który kocha Boga z całego serca, on się rozmiłował w Jego przykazaniach. To już Dawid pisał w swoim psalmie. Błogosławiony mąż, który rozmiłował się w Jego przykazaniach. Który boi się Pana, tam jest wcześniej, i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Taki człowiek dopiero będzie wykonawcą i będzie skutecznym wykonawcą, bo będzie błogosławiony w swoim działaniu. On będzie miał dobrą motywację. Jeżeli on będzie przypadnie do kolan, Pan mu powie: nie bój się, tylko patrz i chciej prawdy. Więc za każdym razem, jeżeli się idziemy modlić, jeżeli: Panie, proszę, pokaż mi prawdę o mnie. Bo ja wolę najgorszą prawdę usłyszeć, najtrudniejszą prawdę o mnie usłyszeć, niż zobaczyć najpiękniejsze odbicie w lustrze. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. To jest mocny werset, ten ostatni, dlatego że u Boga i Ojca czysta i nieskalana pobożność to niekoniecznie zawsze jest to, co u człowieka. I teraz, owszem, jeżeli my chcemy zobaczyć lepszy obraz siebie w tym lustrze, jeżeli chcemy kierować się czystą i nieskalaną pobożnością u nas, to my nie będziemy się specjalnie przyglądali, co to znaczy przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. I co to znaczy zachować samego siebie nieskażonym przez świat? Niekoniecznie. My zbudujemy sierociniec. To wystarczy i w swoich oczach możemy być sprawiedliwi. I my będziemy zachowywać samego siebie nieskażonymi przez świat, bo się odizolujemy, bo nie wiem, co zrobimy. Nie będziemy robić tego, co ci ohydni, nieczyści poganie robią, prawda? Czyli my będziemy rozumować w sposób legalistyczny. A jeżeli ja się wpatruję w to wszystko, w to prawo wolności, to ja będę pytał Pana Boga, o co chodzi, co ja powinienem zrobić, żeby przychodzić z pomocą tym sierotom i tym wdowom w ich utrapieniu. Panie, pokaż mi, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć. Mnie! Nie po wierzchu. Bo ja mogę to robić po wierzchu, tylko to będzie martwy uczynek. Pokaż mi, co to znaczy, że ja mam być nieskażonym przez świat. Czy to jest to, że ja będę poprawnie się zachowywał jako chrześcijanin, nie będę przeklinał i tak dalej, czy będę lepiej wyglądał i będę umiał się zachować? Więcej, ja będę umiał się modlić. Kiedyś pamiętam, że przychodzili do zboru, w którym byliśmy różni ludzie, którzy byli, nie wiem, alkoholikami i ogólnie tam bezdomnymi, nie? Część z nich to byli ludzie szczerzy, którzy przychodzili i oni, jakoś tak ich serce było dotykane. Ale część z nich, słuchajcie, to byli ludzie, którzy zobaczyli szybko, jak nas naśladować. I oni sobie nawzajem przekazywali taką swoją własną dobrą nowinę. To znaczy mówili sobie tak: wiesz co, jak pójdziesz na nabożeństwo, podniesiesz ręce i będziesz się modlił tak jak oni, tylko się rozejrzyj, to dostaniesz bułkę. To on, może ich nabierzesz, że ty jesteś odrodzonym człowiekiem, bo oni tak zaczęli się uczyć slangu.
Wiecie co? Że naprawdę niektórzy ludzie robili wrażenie, że oni są odrodzeni. Wspaniałe! Ba, zostali ochrzczeni. A potem widywaliśmy ich pijanych na przykład na ulicy. I teraz popatrzcie, co można zrobić. Jak człowiek może oszukać samego siebie i oszukać innych. Bo samego siebie bezczelnie, innych można bezczelnie w ten sposób oszukać, prawda? Ale można również zrobić coś gorszego. Oszukać samego siebie. I naprawdę mieć potem potężny problem. I wtedy człowiek, jeżeli nie będzie zdecydowany przypaść do kolan Pana, to niech się boi. To niech się boi. Ale jeżeli przypadnie i mówi, powie, Boże, ależ ja jestem brzydki, to Bóg okaże mu łaskę. Powie mu, co zrobić, da mu łaskę do zmiany i powie mu, nie bój się, będziesz mi służył. Ci, którzy chcą służyć sami sobie i chcą zobaczyć swoje piękne odbicie, to Pan Bóg ich może zostawić w takim stanie, bo jest taka możliwość, że ich na ich własne pożądliwości zostawi, na ich własne życzenie. I oby tego nie było. Ale jeszcze nie było takiej sytuacji, jeszcze nie było takiego człowieka, który jeżeli szczerze przypada do Pana kolan, szczerze się wstydzi, szczerze jest załamany swoją niemocą i szczerze prosi o łaskę, żeby jej nie dostał. Nie było jeszcze i nie będzie, bo obietnice Pana są niewzruszone. Więc to, że nie wiem, nie mogliśmy spędzić dzisiaj tych właśnie 2 godzin nad Słowem Bożym, to, że my jesteśmy zmęczeni i zapomniałem dzisiaj się pomodlić, 19 miałem harmonogramową modlitwę. Przecież to nie o to chodzi. Idę do Pana, mówię, Panie, zobacz, co się dzieje. Nie mogę, ale chcę, żebyś mówił do mnie, ale otwieram swoje serce przed Tobą. I właśnie w ciągu 5 minut dostaję taką odpowiedź, która jest dokładnie dlatego, że ja szczerze przyszedłem do Niego. I to nie jest, nie mówię tego po to, żeby się w ogóle nie chodzić i się nie modlić. Nie, ale żeby się modlić tak, jak się idzie na randkę z ukochaną. Zalecam randki z własnymi żonami, bracia. Naprawdę fantastyczna rzecz. Idę na spotkanie z ukochaną. To jest dla mnie radość. Nie mogę przyjść, Panie, dzisiaj. Jestem zmęczony. Wiem. Już. Wiem. Nie traktujmy Pana Boga jak kogoś, kto stoi z batem i wymaga od nas miłości. Nie da się. Bo On za nas umarł. Jeżeli ktoś chce spojrzeć sobie do lustra, to niech przeczyta 1 list Jana. Ile razy czytam ten list, to widzę po prostu, jaki jestem. I to jest niesamowite. To jest takie lustro o dużym powiększeniu. Więc czytajmy, idźmy szczerze. Nie bójmy się, że kolejny raz zawiedziemy, bo jesteśmy tylko ludźmi, będziemy zawodzić. No tylko Pan jest niezawodny. Ale nigdy nie udawajmy i zawsze przypadajmy do kolan i wtedy zawsze usłyszymy, nie bój się. Amen.